Posłuchajcie, drodzy, wypowiedzi Jezusa, która zapisana jest w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza. Czytając tam od 16 wiersza, czytam takie słowa. Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Jak czulibyście się, słuchając bezpośrednio Jezusa, który mówi do was takie słowa? Posłani pomiędzy wilki drapieżne? Mamy być bardzo przebiegłymi, roztropnymi jak węże, łagodnymi jak gołębice? Jedna z pierwszych myśli, która nasuwa mi się od razu, dotyczy tego: Panie, nie dam rady, nie potrafię mówić. Znacie to na pewno. Kiedykolwiek słyszymy apele zachęcające nas do tego, abyśmy poszli do ludzi, abyśmy świadczyli im o Jezusie i o zbawieniu, najczęściej wypowiadamy słowa broniąc się: ale ja nie potrafię. To już pastor, to już ktoś inny, tam są inni, którzy lepiej potrafią. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, kiedy problem w tym, że nie to ma być naszym zmartwieniem. My mamy pójść. My mamy pójść, a jeśli przyjęliśmy Chrystusa jako Pana, Pana naszych myśli, Pana naszego słuchania, Pana, który zdominował całkowicie nasze patrzenie, w takim razie bądźcie świadomi i tego, że On zadba o nasz język. Fantastyczny jest 20 wiersz tego rozdziału. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Pozwólcie tym razem na małą osobistą refleksję. Refleksja dotyczy mnie samego, kiedy Bóg otworzył moje usta. To było wtedy, kiedy byłem na studiach. Nigdy nie zapomnę, jak na jednych z zajęć jeden z kolegów przygotował referat na temat starożytnego Babilonu, w którym wychwalał kodeks Hammurabiego. Powiedział nawet coś takiego, że kodeks Hammurabiego był tak doskonałym kodeksem prawnym, że nawet Żydzi wymyślili sobie 10 przykazań na bazie tego kodeksu. Nie potrafiłem tego znieść. Z trudem, bo miałem jakąś dziwną psychiczną blokadę, aby mówić publicznie, powiedziałem, że się nie zgadzam. Prowadzący zajęcia poprosił mnie o przygotowanie koreferatu. Tydzień później wygłosiłem coś, co jakąś pewnie wartość miało, skoro dyskusja trwała później przez kilka miesięcy na ten temat. A po kilku miesiącach, chyba trzech, nagle zdałem sobie sprawę, nagle zrozumiałem, że po raz pierwszy od siebie mówię. Bóg stał się Panem mojego mówienia. To On sprawił, że nie sam od siebie mówiłem, ale mówiłem to, co Duch prowadził, jak Duch prowadził, co Duch podpowiadał. Niesamowite doświadczenie. Wiele lat później, nigdy nie zapomnę, prowadziłem serię publicznych wykładów na terenie Cieszyna. Jeden z wykładów miał dotyczyć spraw zdrowotnych. Ale zupełnie wbrew temu, co przygotowałem i wbrew temu, co planowałem, stanąłem przed ludźmi, otworzyłem 10 przykazań i zacząłem przemawiać. Na bazie przykazań mówiąc o zdrowiu. Nie wiem nawet, czy dziś potrafiłbym powtórzyć dokładnie to, o czym mówiłem wtedy. Ale jestem pewien, że nie mówiłem od siebie. To Pan wykorzystał mnie jako narzędzie. Zapewne macie podobne doświadczenia. Wiele osób opowiadało mi o tym, jak rozmawiając z kimś o Słowie Bożym,
chciał zacytować jakiś cytat, chciał powiedzieć o czymś, co ważne, ale nie pamiętał tekstu i nagle otwierała mu się Biblia dokładnie w tym miejscu. Tego rodzaju cudów doświadczyliśmy chyba wszyscy. Ale czy zdaliśmy sobie sprawę, że zależny ów cud był zawsze od jednej rzeczy? Pozwoliliśmy Chrystusowi stać się Panem naszego myślenia. Z Panem naszego słuchania. Panem naszego patrzenia. Ale w tym przypadku przede wszystkim Panem naszego mówienia. On potrafi zmienić nasz język. To On staje się autorem tego, że nigdy nie wypowiemy żadnego przekleństwa, bo z jednego źródła nie może wypływać dobra i zła woda. To On sprawi, że nasze usta będą mówiły zawsze rzeczy dobre, bo na jednym drzewie nie mogą rodzić się złe i dobre owoce. Pozwólmy, aby Chrystus stał się Panem. Doświadczymy czegoś niezwykłego, bo tak jak powiedziałem w owej kolejności, decydować będzie o naszych myślach, o naszym słuchu, naszym wzroku i o naszej mowie. A Biblia naucza, że język jest jednym z najbardziej niebezpiecznych narzędzi. Pisze o tym prorok Jeremiasz. Czytamy to także i na innych miejscach Nowego Testamentu. A zatem, dlaczego ryzykować, skoro może być inaczej? Dlaczego nie poddać się naszemu Panu i powiedzieć: Panie, jeśli to tak wszystko wygląda, w takim razie unoszę moje ręce do Ciebie i zapraszam. Stań się Panem mojego mówienia. Może wtedy rzeczywiście przydam się w służbie dla chwały Twojej. Spróbujmy, drodzy. Namawiam Was już po raz czwarty, ale to ważne. Spróbujmy. Spróbujmy tego doświadczać. Spróbujmy o tym z przekonaniem coraz większym i głębszym myśleć, słuchać, patrzeć i mówić. A doświadczymy cudów. O tym zresztą porozmawiamy kolejnym razem. Prawda? Zachęcam. Spróbujmy.